Szanowni Państwo, uczestnicy, goście i organizatorzy weekendu z orężem polskim na Zamku Wiśniczu. Moi drodzy, minione dwa dni były czasem pełnym emocji, niezwykłych pokazów i turniejów, którego ukoronowaniem była widowiskowa inscenizacja Bitwy Chocimskiej. Nie mam wątpliwości, że dla wszystkich, którzy przybyli do Nowego Wiśnicza, była to lekcja historii oraz możliwość swego rodzaju podróży w czasie do okresu wielkiej chwały i wielkich zwycięstw polskiego wojska. Dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie weekendu z orężem polskim za Państwa wkład w zachowanie pamięci o polskiej historii i za jej promowanie w bardzo atrakcyjny sposób. Słuchając opowieści o ludziach, którzy tworzyli przez wieki polską historię, możemy uświadomić sobie, że znajomość dziejów własnego kraju jest ważnym elementem jego współczesności, a tradycja i dziedzictwo przeszłości mogą być jednym z motorów napędzających nas do działań, dzięki którym jako wspólnota piszemy kolejne karty historii Polski. Kilka dni temu obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które jest nie tylko przypomnieniem pokoleń polskich żołnierzy, którzy ofiarowali własne życie w walce o wolną Polskę. To też nie tylko radosne wspomnienie wielkiego polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Święto Wojska Polskiego jest również uhonorowaniem polskich żołnierzy, którzy współcześnie czuwają nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Jest z nami dzisiaj gość szczególny, pan pułkownik reprezentujący pana generała Sławomira Drumowicza, dowódcę komponentu wojsk specjalnych. Wojska specjalne, moi drodzy, obchodzą właśnie jubileusz 15-lecia istnienia i z tej okazji chcę w imieniu własnym samorządu województwa małopolskiego, mieszkańców naszego regionu oraz wszystkich obecnych dzisiaj w Nowym Wiśniczu przekazać panu pułkownikowi słowa najwyższej wdzięczności i uznania za dotychczasową wzorową służbę komponentu na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków. Państwa zaangażowanie, doskonałe wyszkolenie i profesjonalizm są dla nas wszystkich gwarancją, że możemy w naszej ojczyźnie czuć się bezpiecznie. Na ręce pana pułkownika przekazuję Nagrodę Województwa Małopolskiego Złoty Medal Polonia Minor jako symboliczny wyraz wdzięczności naszej regionalnej wspólnoty za mijające właśnie 15 lat. W Nowym Wiśniczu, w miejscu, gdzie w sposób szczególny wspominamy i czcimy pamięć o chlubnych tradycjach polskiego oręża, chcę też przekazać na ręce pana pułkownika życzenia, aby w kolejnych latach, tak jak dotąd, wszyscy pełniący służbę w komponencie wojsk specjalnych, czerpiąc z tych pięknych polskich tradycji żołnierskich, odważnie i niezłomnie wypełniali powierzoną sobie misję obrony naszej ojczyzny. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili przekażę ten złoty medal Polonia Minor panu pułkownikowi.